31 lipca zostały przekazane zdającym wyniki tego egzaminu. Z takich wstępnych, pierwszych informacji możemy powiedzieć, że w zasadzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, która obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym dwa województwa, czyli łódzkie i świętokrzyskie, jak również w województwie łódzkim, wyniki są bardzo porównywalne, jeżeli chodzi o średni wynik procentowy zdającego w kraju i województwie łódzkim. W zasadzie nie mamy takiego przedmiotu, w którym samo województwo łódzkie, a w szczególności miasto Łódź, miałoby wyniki niższe niż średnia krajowa. Radio.